Dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o tym, kto zostanie z Jarosławem Kaczyńskim w bunkrze. Tym metaforycznym bunkrze, w którym Jarosław Kaczyński będzie czekał na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że metaforycznym. Bo wspominamy tutaj o stanie wyjątkowym, stanie wojennym. Rozmawiałem znów z człowiekiem, który od wielu lat pracuje dla służb, z pytaniem, na ile ocenia prawdopodobieństwo stanu wyjątkowego, stanu wojennego w Polsce. No i podtrzymuje, nie zwiększa swoich ocen 25% na ten rok, 45% na przyszły. W każdym razie, ewidentnie jest tak, że Jarosław Kaczyński, to jego otoczenie pustoszeje. To, co Ludwik Dorn nazywał dworem eunuchów, również okazuje się, że to są ludzie, którzy są mięcy, którzy nie wytrzymują tego napięcia, nie wytrzymują tego, co tutaj się wydarzy. Ja myślałem przez długi czas, że takimi żelaznymi kandydatami do siedzenia w nim w tym bunkrze to jest Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, ale okazuje się, że oni wcale nie są takimi, tak jak ja myślałem, dobrowolnymi tutaj sojusznikami, że Jarosław powiesił ich na haku w Trybunale Konstytucyjnym, bo przecież tam jest w tej chwili sprawa, czy to ich ułaskawienie było prawidłowe, nieprawidłowe. No i przecież mógł ich zdjąć z tego haka, bo Julia Przyłębska pomiędzy mielonym a zupą czy deserem była w stanie tą sprawę ogarnąć, a z jakichś powodów Jarosław Kaczyński jej ogarnąć nie chciał. No więc Tomku, nie jesteśmy już pewni, nawet ja przynajmniej nie jestem pewny, Kamińskiego i Wąsika. Ja może jeszcze się wytłumaczę z tej analogii do bunkru. To jest taki słynny film Upadek, w którym genialna rola niemieckiego aktora, który zagrał tego Hitlera w takim stadium człowieka zrezygnowanego, no niby dużo młodszego niż Jarosław Kaczyński, ale i tak wyglądał lepiej w tych scenach z bunkra niż Jarosław Kaczyński teraz na tym swoim tournée. W każdym razie dużo rzeczy jest takich zbieżnych, to znaczy jest odlot, czyli Jarosław Kaczyński opowiada, jak tu ludziom się żyje dobrze. Hitler tam przestawiał jakieś mapy i armie, których nie było. Generalnie poziom odrealnienia jest podobny. Jarosław Kaczyński, jemu się wciąż wydaje. Wiesz, to jest najśmieszniejsze, jak oni zaczynają wierzyć we własne kłamstwa. Jak oni zamawiają te sondaże, które mają tam, ich zawyżają, po czym czytają te sondaże i zaczynają naprawdę wierzyć, że po tym wszystkim, co zrobili, wciąż ich popiera 30 tam 7-8% Polaków. No. To Tak. jest śmieszne. Szanowni Państwo, to co Janku mówisz dotyczące sytuacji Wąsika i Kamińskiego, no to tutaj nawet widać, że zaangażował się pan minister Ziobro, bo pan minister Ziobro ustami pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani sędzi Manowskiej, pokazał, że pani sędzia Manowska ma naprawdę, no, podobne poglądy znowu, jakie ma pan minister Ziobro. Bo już wydawałoby się czasami, że pani prezes już reprezentuje inne poglądy, a pani prezes jednak ma bardzo podobne. To znaczy, powiedziała o tym, że dziwi się, dlaczego już po tych cudownych reformach w dalszym ciągu naliczane nam są kary przez Unię Europejską odnośnie naszego wymiaru sprawiedliwości. No powiedziała to. No pewnie nie chciała tego mówić, no ale no kazano, to powiedziała. Także wydaje mi się Ja również, że. przypomnę, że jest to pierwsza prezes Sądu Najwyższego chyba w historii, która przyznała się do tego, że złamała prawo. Ona to powiedziała publicznie. Także w każdej chwili, jeżeli pan prezes Ziobro poprosi, to pani prezes Manowska przypomni. No przepraszam, ale od 2017 roku wisi sprawa w Trybunale, bo Sąd Najwyższy stwierdził, że jednakże ułaskawienie no, było nieprawidłowe pana prezydenta Wąsika i Kamińskiego. Trybunał się musi do tego odnieść. No.
Wystarczy, że zapyta jeszcze raz Trybunał, będzie już musiał to zrobić. No i nie wiem, czy w takiej sytuacji Wąsik z Kamińskim będą w tym bunkrze siedzieć. Nie wiem, czy nie będą na przykład przybijać się do szprewy kanałami metra na przykład. Ale to taka analogia. Na pewno zostanie kot. Kot będzie siedział, nie ma problemu i nie martwcie się, szanowni państwo, Jarosław Kota nie otruje, tak jak Hitler Blondi. Nie, kot sobie będzie żył spokojnie. Ja nawet optuję za tym, że gdyby Jarosław Kaczyński miał być jakoś odizolowany, czy jednak To no, z musiał... to z kotem. To z kotem. Ja wiem, że już żeście, szanowni państwo, szanujemy wasze zdanie bardzo. Mówicie, że co kot winien, dlaczego kot ma pójść siedzieć. No ale kot kocha pana, pan kocha kota. No, to niech idzie, no. Zawsze można go gdzieś tam, tego kocinę jakoś wyprowadzić, żeby sobie pochodził. Pana Jarosława to już pewnie, nie wiem, to już tak jak tam, żeby było najbezpieczniej. Ale nie, to jest w ogóle ciekawe, że Jarosław Kaczyński, nie no, trochę mu tych pretorian zostało. No ja obstawiam, że Suski zostanie. Aczkolwiek to nie jest potężny fighter. Z tych, których miał, natomiast mimo, że tutaj wielu z Państwa to może nie kojarzyć już tego mojego materiału, bo on z rok temu był na kanale, natomiast ja poznałem kiedyś osobiście w 2011 roku pana posła Suskiego. Pojechaliśmy razem, zostałem jego świadkiem na proces w trybie wyborczym Jana Burego, który go pozwał o rzeczy, które Suski pokazał z trybuny sejmowej. Chodziło o zdjęcia z popijawy w Kazimierzu, gdzie za pieniądze podatników pośrednio, bo pieniądze spółki Skarbu Państwa, elektrowni w Kozienicach, pan poseł Bury pił z zarządem, wtedy to się nazywało, elektrowni w Kozienicach. No i pozwał go w trybie wyborczym. Ale jak przyjechałem ja i kelnerka, która ich obsługiwała, i on mnie zobaczył, pan poseł, i sąd się dowiedział, że jesteśmy, to nagle się sąd uznał za niewłaściwego do rozpatrywania sprawy w trybie wyborczym i nie było nic, nie mogłem zeznawać. Była tam jakaś konferencja prasowa, na której nas nagrano i potem sobie pojechaliśmy. Natomiast ja z nim byłem w tym samochodzie te parę godzin. Muszę powiedzieć właśnie, stąd się wzięło moje... takie przekonanie, że to są nieprawdziwe. To jest tak, że po prostu pan poseł Suski chowa swoją inteligencję właśnie z racji tego, że tak jak kiedyś późniejszy cesarz Klaudiusz doszedł do wniosku, że inteligencję, demonstrowanie własnej inteligencji w rejonie Jarosława Kaczyńskiego to jest najszybszy sposób na zakończenie kariery. No więc on po prostu sobie, nie wiem, w jakiś sposób se to odmierza, natomiast no po prostu stara się uchodzić za nieszkodliwego głąba i całkiem sprawnie mu to wychodzi. Gdyby nie ta jazda z nim, nie te 5-6 godzin, to bym się nabrał. Uważam, że może zostać również w tym bunkrze pan Terlecki, bo pan Terlecki jest taki... Nie, za duża sybaryta. No chyba, żeby te jakieś posłanki tam jeszcze zostały, to może pan prezes, to może się wtedy postanowi zostać. Ciężko, nie wiem, które posłanki miałby tam zostać, nie wiem. Której on tam europosłance pomagał bieliznę wybierać? Czekaj, tam któryś tabloid. Pani Beata Mazurek, ich tam przyuważyli, ich tam specjaliści od zdjęć. To nic nie znaczy, to jest normalne. To nic nie znaczy. Znaczy ja nie wybieram... Ja wiem, ty masz dużo zdjęć, Tomku, z posłankami, którym pomagasz wybierać bieliznę. Ale to wiesz, no nie każdy jest taki jak ty. W każdym razie ja myślę, że po prostu on prowadzi zbyt rozrywkowy tryb życia, no więc chyba pan... Ale ja myślę, że waham się odnośnie Mariusza Błaszczaka. Bo z jednej strony on jest taki, wiesz, posłuszny i lojalny, ale z drugiej strony bunkier, pewna śmierć. Jakoś tego nie widzę. Nie, Janku, no już nie żartuj, tu nie ma żadnej śmierci, tutaj to po prostu to żarty, to po prostu bunkier. Po prostu bunkier, odpowiedzialność, no. No i towarzystwo takie, no,
Rozrywkowy to pomysł Dobrze, sobie, gdzie to jest nie Andrzejusz, Jarosław, nie jest, ale no. słuchaj, bo są dwa bunkry. Jeden to jest ten metaforyczny bunkier, czyli że do samego końca z Jarosławem na tej łódce i wtedy nie ma śmierci, ale drugi, ten bunkier może być niemetaforyczny, jeżeli Jarosław pójdzie drogą przemocy i rzeczywiście ten stan wyjątkowy spróbuje wprowadzić. To wtedy to się rzeczywiście może skończyć bunkrem. Nie, Janku, no, nie spodziewam się, że być może będzie chciał wprowadzić, ale raczej nie spodziewam, że mu się to udało. Nie? Znaczy ja przede wszystkim Ja uważam, że jednak wierzę ja tutaj wierzę w instynkt samozachowawczy ludzi, którzy otrzymaliby takie polecenie. w ludzi, którzy dowodzą de facto Już nie podawajmy, już nie, po, nie, 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 podawa, służba. nie podawajmy tutaj konkretnie, ale możemy Państwu kiedyś zdradzić, że w toku historii, która miała miejsce w Polsce po 1989 roku, zdarzyło się kiedyś, że jeden wpływowy człowiek chciał wywołać stan właśnie wyjątkowy wojenny i mu się nie udało. Ale zostawmy i na tym skończmy. Bo właśnie to jest tak, że w tym kluczowym momencie okazało się, że ci, którzy mają to wykonać, to nie chcieli tego zrobić. Czyli Janku, Jarosław Kaczyński również ma symptomy tego, że tutaj no, kto nie zostanie. I to jest dla niego też pewnie przykre, bo on dokładnie to rozumie. Bo no, jeżeli wychodzi na przykład pan Horała i opowiada jakieś dyrdymały, nie wiadomo dlaczego, że CPK jest niezwykle ważny, dlatego Rosjanie z nami wojny nie wywołają, dlatego że on buduje CPK. No, jeżeli wychodzą inni Ja ludzie. rozumiem, że co, że Putin jest udziałowcem i dlatego będzie chciał powołania CPK? Nie wiesz, logika No, mi trochę. nie wymagaj ode mnie, nie wymagaj ode mnie tutaj. Ja się nie wzniosę na te wyżyny jak pan Chorała i no, nie wiem dlaczego. No, ciężko powiedzieć. No, Rosjanie nie lądują na takich dużych pasach jakichś startowych, czy ja nie wiem dlaczego. Wiesz, a może to W jest tak, tamtym że. miejscu jest zła pogoda. Nie, ciężko A może powiedzieć. to jest, wiesz, to jest tak jak Pan właśnie. Chorały się, bo. A wiem dlaczego. Bo pan Chorała obraził wszystkich kontrolerów lotniczych, a Rosjanie bez kontrolerów nie wylądują. Bo już wtedy, jak się atakuje, to Nie, nie słuchaj, wiem. jeszcze jest jedna koncepcja, wiesz, jak w baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, to przerywano tą, wiesz, Bo ona będą przy. tam Chińczycy już, wiem, bo już będą tam Chińczycy. Miałem jeszcze inną koncepcję, że oni po prostu, że to jest tak wielkie wyzwanie logistyczno-budowlane, że oni po prostu będą chcieli zobaczyć, czy Horała to wybuduje, wiesz, po prostu na zasadzie tak jak ta historia z Tysiąca Jednej Nocy, że nie mogli jej zabić, no bo żeby się nie dowiedzieli, jaka jest zakończenie historii, tak wszyscy będą chcieli sprawdzić, czy Horała to naprawdę wybuduje. Nie, Janko, oni mają dobrych analityków. To wiesz co, to spodziewał się, że mój budzi się odpowie warknie, że nie. Wiadomo, że no, także nie. Swoją drogą PiS to naprawdę, tak jeszcze w Polsce nikt nie kradł praktycznie, żeby po prostu zakładać takie. No jest druga koncepcja cudowna. Też dzisiaj to analizowałeś, patrzyłeś, ja też na to nie wierzyłem, no, że ten Białomar Kanał, ten przekop Jarka Widzimisię dla kajaków, to on będzie służył naszej obronności. No, ludzie, No to którzy już się na tym chyba, znają. to jest chyba jasne, że jeżeli ktokolwiek wykorzysta ten kanał, no Rosjanie, tak, bo to flota oni mają te rosyjska, no. jednostki takie Bo my nie, ma, my, nie, my, płaskodenne. nie mamy, my nie Tak. mamy my nie mamy jednostek, które mogą tam pływać. Nie, no tutaj nawet opisywano, że nasze jednostki, jak wpłyną tam, to muszą płynąć do Elbląga, żeby zawrócić. No, ciężko jest powiedzieć o tej Słuchaj, obronności w tym trzeba przypadku. kiedyś będzie przeanalizować, kto zarobił na tej inwestycji. Jak dowiemy się, kto zarobił na tej inwestycji, to będziemy wiedzieć, do kogo wystawić fakturę za to. Firmy budowlane, Janku, no rzadko masz taką inwestycję, gdzie po prostu nie musisz siedzieć z kosztami. Naprawdę. Dobrze. Tomku, wracamy. Tak. Więc mamy pewnego, tak naprawdę tak. Nie, tak naprawdę to nikogo nie mamy pewnego w tej chwili. Kota. Marka Suska mamy. Mamy Tego Kota i kota. Marka Suskiego jako pewnych. Ja mówiłem Terlecki, ty mówisz, że Terlecki nie. No Znaczy pan von Terlecki nie, wiesz, tak, wiesz, bo ja tak trochę za bardzo poszedłem. Nie, ja za bardzo poszedłem w ten bunkier taki prawdziwy. Nie, w taki bunkier, w bunkier metaforyczny, no to. zostanie. Zostanie, nie będzie szukał, zresztą jego przygoda z polityką to jest tylko czysto Jarosław Kaczyński, dlatego on Tak. zostanie. Zostanie Błaszczak w takim wypadku. Tak, tak. Tak, to mamy już tego, bo to są ludzie. Brudziński zostanie. No nie wiem już tutaj. Tutaj już nie wiem. Może zanim pan Brudziński poszedł do Brukseli, to wtedy by i został. I tam No komuniści ale złożyli. wiesz, jego problem polega na tym, że on i tak politycznie nie istnieje. To jest taki typowy gracz,
drugiej linii, który taki trochę Schetyna prezesa. Grzegorz Schetyna to był kiedy. Jest mądry facet. No tak, ale Grzegorz Schetyna to jest. Tak, ale to jest polityk drugiej linii. Urodzony polityk drugiej linii, który musi być w drugiej linii. Wystawianie go na czoło było po prostu ewidentnym problemem. Tak, to był kłopot. Tak, znaczy to nie jest kwestia tego, to jest po prostu facet, który całe życie grał w pomocy. Świetnie się tego, natomiast to nie jest człowiek, który może dźwigać na swojej twarzy To bycie. nie jest frontman. Tak, Jest... i to mu zrobili krzywdę. Tak. Trochę sobie sam zrobił, bo jedną z cech dobrego polityka jest wiedzieć, co jest w stanie dźwignąć, a czego nie jest w stanie dźwignąć. No on ewidentnie tego ciężaru dźwigać nie powinien, natomiast powinien sobie znaleźć człowieka, który właśnie będzie, który będzie twarzą takiego projektu. No, przez lata to był Donald Tusk. I trzeba przyznać, że kiedy Donald Tusk opierał się na Grzegorzu Schetynie, to był naprawdę zabójczy duet. Potem Donald Tusk pokazał, to była ta słynna afera hazardowa, to było słynne, naprawdę takie twarde Tam zagranie. niektórzy płakali, naprawdę płakali, jak A czy on po prostu, nie, bo to, drodzy Państwo, była taka sytuacja, że o tym, że Grzegorz Schetyna, że o tym, że nie jest już wicepremierem i ministrem, to się dowiedział siedząc w TVN-ie. A potem mu Tusk rzucił jeszcze tekstem, bo on był po prostu w szoku. Bo wcześniej to było tak, że Grzegorz Schetyna dla każdego człowieka, który podniósł myśl, już nawet nie powiem, głos. Grzegorz, zniszczy cię Schetyna. To tak, tylko że chodziło o to, że on nie tylko, że on po prostu za obrazę Donalda Tuska to po prostu umownie, metaforycznie łamał kołem i ciął kończyny polityczne, po prostu do tego, no, był takim partyjnym egzekutorem Tuska. I nagle sam został po prostu wyrzucony. Później to było w ten sposób, że gdyby nie Bruksela dla Tuska, to tak naprawdę Schetyna zostałby z tej polityki wyciśnięty maksymalnie. Więc ale to taka trochę dygresja. I no na pewno Zbigniew Ziobro nie pójdzie do bunkra. Nie, no to ty, wielkie pojednanie. Nie, Zbigniew Ziobro ma marzenie. To tym musimy zrobić jakiś program, bo on ma marzenie, on chce zostać prezydentem. I on uważa, że jeżeli Jarosław Kaczyński odrzuci swoje uprzedzenia, które nabrał do niego przez te lata, i on go wystawi, to że on może wygrać. Natomiast Jarosław Kaczyński wyjmuje badania i mówi: patrz, synu, jakie masz, kurde, negatywny elektorat. Z tego się sprawdzi tylko jedno, Janku, że on go wystawi naprawdę w końcu. Znaczy, wiesz, to by to, ale to, to, to on ale go masz, naprawdę ale w końcu widzisz, wystawi. ale widzisz, ale tutaj jest taki problem, że marzenia marzeniami, ale pan Zbigniew Ziobro powinien mieć tą świadomość, że nie jest w stanie wyprać swojego wizerunku tak, żeby te wybory wygrać. To jest te 5 minut pana Zbigniewa Ziobro, kiedy tak naprawdę rządzi Polską. No rządzi. Nie wychodzi to dobrze, rządzi Polską. No. Znaczy to jest ten sposób. On jeszcze wszystkiego nie może, no bo nie może wykonywać ruchów rękami Morawieckiego, natomiast tam, gdzie może wykonywać ruchy, to nikt mu nie może przeszkodzić. No, Jarosław Kaczyński zaatakował pana prezydenta Dudę, mówiąc, że no w zasadzie może to pan To prezydent wszystko Duda jego jest wina. winny, że no nie do... zawetował ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. To może przypomnijmy, o co chodziło. W gruncie rzeczy całym celem domknięcia, dlaczego w ogóle im ta cała dyktatura nie wyszła? No nie wyszła im ta dyktatura, bo nie udało im się wziąć pod buty sądów. Tak. I numer polega na tym, że ta prokuratura, gdzie Ziobro ma wszystkich na... Znaczy tak naprawdę prokuratura wypluwa to, co chce Ziobro. On zawsze znajdzie prokuratora, któremu podpisze jakiś bezprawny nakaz aresztowania, bezprawny nakaz przeszukania, bezprawny nakaz zarzuty. On zawsze takiego znajdzie, jeżeli ma wystarczająco determinacji. To już pokazał. Ale problem zawsze się zaczyna wtedy, że jest sąd, który może z tym zrobić wszystko. On oczywiście może próbować wpływać na losowania, na to, kto ocenia,
ale mogą się przewieźć, tak jak się przewieźli z tą słynną sędzią ze sprawy Giertycha z 2020 roku, gdzie wybrali osobę. Ja już nie wiem, jaki to był tryb, czy to było z dyżuru, czy to było z losowania, ale jestem stuprocentowo przekonany, takie mam informacje, że oni tak to robili, żeby tak to właśnie było, bo to była sędzia, która złożyła wnioski o awans wbrew tym stowarzyszeniom sędziowskim starym, tak zwanym. I oni uznali, że ona jest mentalnie, bo to jest takie, nie chcieli tego dopychać kolanem, czyli nie chcieli wstawiać takiego swojego sędziego, którego mają tam. Gdyby mogli cofnąć czas, to dziś po prostu zamknęliby oczy i daliby takiego swojego sędziego. Po prostu, no, takiego, który by po prostu wziął, podpisał, klepnął wszystko i byłoby po sprawie. Ale wtedy uważali, że da się zachować jakieś pozory. No i się przejechali, bo pani napisała im, po prostu rozmazała ich na ścianie i się zabawa skończyła. I tam się potknęli i teraz, do tej pory, nie mają pewności, że te sądy będą sądzić. A prawda jest taka, że po tym, co się teraz dzieje, to każdy kolejny tydzień to jest coraz więcej odważnych sędziów, coraz więcej odważnych funkcjonariuszy służb. Janku, zwróćcie Państwo także uwagę na tę desperację Zbigniewa Ziobry, jeżeli chodzi o nominację sędziego Tulei. Przecież no ten cyrk z powoływaniem i odwoływaniem to jest tylko i wyłącznie cyrk dla Jarosława Kaczyńskiego, dla pokazania mu: zobacz, ja trzymam wymiar sprawiedliwości. Bo tutaj Jarosław Kaczyński, jak zrozumie, że Ziobro nic nie może, to będzie pozamiatane. Także To jest właśnie akurat postać. może i wtedy zaprosi go do bunkra, ale w innym charakterze. Chociaż on wiesz, czy Jarosław by jest w stanie. Czy on jest w stanie. Czy on jest w stanie odpuścić Ziobrze? Nie, to za daleko poszło. Tym bardziej, że ja uważam, że Jarosław, przepraszam za określenie, wierzgnie Ziobrze. On po prostu psychicznie nie jest zdolny do bycia tak chwyconym za gardło, jak go chwycił Tak. Zbigniew. I on po prostu w pewnym momencie po prostu On po nastąpi prostu po prostu strzelił. tak, że on po prostu szarpnie. Natomiast wracając do sędziego Igora Tulei, to jest właśnie taki typowy przykład, gdzie oni się naprawdę sparzyli, bo tacy właśnie powinni być sędziowie. Ja tu nie mówię tylko i wyłącznie o jego politycznych sprawach. Ja go pamiętam ze sprawy, w której skazał doktora G, Mirosława G, słynnego za korupcję, ale jednocześnie rozmazał na ścianie całą CBA. Działanie. Tak, działania, porównał ich tam. Tam w ogóle tam dochodziło do jakichś skandalicznych rzeczy, łącznie z tym, że agent uwodził pielęgniarkę, żeby dostać się do dowodów. Natomiast tam w ogóle chodziło o sposoby przesłuchiwania, że on to porównał do czasów stalinowskich, ale ich rozjechał. Ale to jeszcze nie jest To wszystko. nazwanie całej operacją Mengele, no to już to było. Ale to też, to wiesz, im się wydaje, że oni są dowcipni, wiesz, to wiesz, no, to też To my pokazuje. teraz też jesteśmy, kara musi być. Nie, no to jest, ale to jest, nie, to są tacy kolesie, którzy, no ktoś to zaproponował, to jest jedno, to, że ktoś to klepnął, no to jest po prostu, powiem w ten sposób. Stygmatyzowanie człowieka jeszcze zanim zebrano jakikolwiek dowodów i coś się działo. W każdym razie, ja nie dlatego wspomniałem sędziego Tuleję, tylko z innego powodu. To był facet, sędzia, może tak, żeby nie mówić już. To był człowiek, który potrafi, nadal potrafi, bo jest, no bo przecież nie zmarł, który potrafi wydać werdykt tak, nie tylko wbrew politykom, ale też wbrew ludziom. Ja pamiętam jego decyzję odnośnie przyznania odszkodowania za niesłuszny areszt tam do sprawy Papały, gdzie przyznał tam ponad około 260 tysięcy. Teraz chodzi o mordercy Pershinga, Niemczyka. tak? Ale też pamiętam, że on, to jest tak, że nie poddajesz się, i to jest właśnie tak, powinni wyglądać sędziowie, że nie poddajesz się emocjom, nie poddajesz się oczekiwaniom tłumu, tylko sądzisz według prawa. Tam jeszcze pamiętam taką sprawę, gdzie go zarzucili mu, że zwolnił jakichś tam gangsterów, których oni potem musieli ganiać, bo oni nie rozumieją, że sędzia
porusza się, powinien się poruszać w granicach prawa, a nie wykonywać tego, że tym, że no w sumie to oskarżonemu źle z oczu patrzy, w związku z tym tego paragrafu nie będziemy stosować do oskarżonego, no bo wystarczy na niego spojrzeć, no to po prostu on za twarz ma 5 lat, no nie, no nie można. No oni po prostu nie rozumieją, tego PiS nie rozumie, oni się odwołują do takich najprostszych, najbardziej chamskich emocji, które są w ogóle szkodliwe i zarówno w prawie karnym i przecież teraz ta cała impreza z tym kodeksem karnym Ziobry, gdzie on po prostu chce ogłaszać, jak ja to i wprowadziłem drakońskie przepisy. A to, że te drakońskie przepisy, które on wprowadza, będą miały skutek polegający na zwiększeniu brutalności i powiększeniu liczby przestępstw, to tego już nie mówi. I to jest właśnie, wiesz, najgorsze w tym wszystkim. Natomiast spodziewam się, że w bunkrze zostanie również z Jarosławem Kaczyńskim ochrona. I jak przyjdą inni ludzie, żeby ją zmienić, powiedzą, cześć chłopaki, co słychać, czy pilnowaliśmy wam tutaj, żeby nam nie zwiali. Są, czekają, będzie wszystko okej. Okay. Tak. Ten się lepiej czuje, tamten gorzej. Tutaj. Tu są dokumenty. No to ale my tak... się zmieniamy. Ale ja, Tomku, bo ty jeszcze poruszyłeś ten temat kryptonimu Mengele, to jak, żebyście, to było taki kryptonim, żeby było jasne, chodziło o chirurga, który się, bardzo dobrego chirurga, bardzo słabego człowieka w sensie, i to było widać z tych materiałów, natomiast bardzo dobrego chirurga, któremu tamci założyli po prostu sprawę korupcyjną po to, żeby zrobić z niego takiego tak naprawdę medialny show, żeby sobie po prostu zrobić z tego jakieś punkty dodatkowe. Oczywiście tak to świetnie zrobili, że zrobili sobie ujemne punkty, ale nie o tym. Natomiast porównajmy to. W Polsce zahamowali na pewien czas. Tak, tak, dlatego, bo tam zaczęli rzucać podejrzenia, że dokonywano morderstw, żeby dokonywano tam transplantacji. Straszne, strasznie głupie rzeczy. Natomiast mi chodziło o, żeby porównać to do kryptonimu sprawy dotyczącej Jarosława Kaczyńskiego, którą prowadziło Wojskowe Służby Informacyjne. Bo według obiegowych wersji to Buś dotyczyło, nazwa tej operacji wzięła się od kota, od imienia kota, a to nie jest do końca prawda, bo rozmawiając z ludźmi, którzy byli zaangażowani w tamtą operację, no usłyszeliśmy historię, drodzy Państwo, że to tak naprawdę było jeszcze bardziej zabawne, bo Buś to jest bohater powieści Małżeństwo Niedoskonałe Krystyny Nepomuckiej. Tak. To jest taka książka, którą w Londynie drukowano w 1945 roku pod tytułem Romans z Busiem, a w Polsce wyszło w latach 60. na fali odwilży i miało tytuł Małżeństwo Niedoskonałe. I najbardziej podoba mi się to, że bohaterem tej powieści jest niedojrzały, podły facet z nadopiekuńczą matką, prawdopodobnie gej. I to jest, drodzy Państwo, to jest fantastyczna książka. Do kupienia teraz jeszcze jest gdzieś tam na Allegro, Małżeństwo Niedoskonałe można tam gdzieś znaleźć na jakichś tam pojedynczych aukcjach. Natomiast książka, i mówię, porównajcie tych tępych, no bo tępych kolesi z CBA, piszących sobie Mengele i rechoczących sobie z tym oczytanym WSI, które nadaje kryptonim. jak to było nie lubić tej firmy? Skądinąd krytycznie ocenianej przez wielu, także przeze mnie, bo aczkolwiek ja zawsze mówiłem, że koncepcja, żeby to zaorać, nie była może najmądrzejsza, natomiast bo może lepiej zamiast zabijać psa, trzeba było mu smycz założyć po prostu, ale to taka koncepcja trochę inna. No. Ale Janku, ale publikować jeszcze to i to... Ale nie, no publikowanie... Od razu na rosyjski. Ale to jeszcze była zabawna rzecz, drodzy Państwo, bo Antoni Macierewicz zlecił tłumaczenie tego na rosyjski, zanim to zostało odtajnione. I tu prawda polegała na tym, ta pani nasza major, która jest w Warszawie, sprawdzała, czy jak to było z poświadczeniem bezpieczeństwa tutaj w obiegu dokumentów. Bo to jest tak, że jak to zwykle bez żadnego trybu, że skoro zostało odtajnione, no to nie będziemy się zastanawiać, czy doszło do przestępstwa, no bo jeżeli ktoś czytał ten dokument przed odtajnieniem, to doszło do przestępstwa i to nie ma czegoś takiego, że jest abolicja, ale to jest taki typowy PiS. Na zasadzie, tam już zostawcie, po co się tam będziecie czepiać tego. No.
Procedury jakieś. Tak, to komu to potrzebne? To oni to jest właśnie tak na Szafę gębę. trzeba otworzyć we trzech, to się jeden otworzy, nic się nie stanie. Na przykład. No to nie, no to są takie właśnie działania typowe dla PiS, gdzie im się wydaje właśnie, że procedury są nieistotne. Czy to jest jedna z najgorszych rzeczy, z najgorszego spadku po PiS-ie, to będzie brak. Tak naprawdę państwo jest, przepraszam za określenie, państwo jest rozpieprzone, dlatego że Jarosław Kaczyński porozwalał procedury, porozmywał je, zaczęto dużo rzeczy robić niezgodnie z procedurami, na gębę, bez procedur. No, chociażby nawet ten wybór tej firmy, którą zarekomendował podobno kierownictwo Agencji Wywiadu. W jakim trybie? Dlaczego agencja wywiadu nagle podejmuje, bo to jest takie pytanie, no w jakim trybie ten szef agencji wywiadu idzie do Ministerstwa Spraw, do Ministerstwa Zdrowia i mówi, dobra chłopaki, to my kupimy, bo to podobno to miało wyglądać, że to jakie Mossad, że Mossad też tak kupuje i zarabia. No to drodzy Państwo, to jest mniej więcej coś takiego jak koleś z czwartoligowej tego i mówi, że to my zrobimy tutaj przewrotkę, tak jak ci kolesie z Barcy. No i potem wychodzi jak wychodzi. Jedno jeszcze tutaj chciałbym zauważyć i na pewno, Szanowni Państwo, zobaczycie, że tak jest. Chciałbym obalić ten mit, że Jarosław Kaczyński ma jakieś wielkie archiwum, pokazuje śledeczki, bo jest to typowe archiwum. Po to i wystarczy to mieć w internecie, kliknąć i zobaczyć to samo, co Jarosław Kaczyński ma w tych teczkach, bo te teczki to po prostu jest nie, tylko to, tam nic nie ma. Żeby ludzie myśleli, że Jarosław o wszystkim wszystko wie. Jarosław Kaczyński lubi najbardziej słuchać plotek, a część nie wie. To nie jest jakieś takie mityczne archiwum, na którym by się służby pożywiły. Miałem kolegę, który kiedyś przesłuchiwał pewnego człowieka i jak on przyszedł się właśnie tak zeznawać przed szacownym gremium, to ustawili mu 8 teczek. Jak tak usiadł, spojrzał i tak na tą komisję mówi, to wszystko moje? Oczywiście to nie było jego 8 teczek, ale po prostu jak to zobaczył, to na pewno się właśnie poczuł. I tak i trochę wykorzystując ten sam efekt, działa Jarosław Kaczyński po prostu. To jest, on lubi takie rzeczy, on lubi tego Pegasusa, który tam nadal lubi, tak jak mu dostarczają te rzeczy, bo on lubi zaskakiwać. Tylko że teraz to wszyscy się po nim spodziewają tego, że siedzi na tych ludziach. I to już nie ma tego efektu takiego mrożącego, że oto wódz ma wszędzie oczy, wódz wszystko. Materiałów z Pegasusa nie umieści w tym swoim podręcznym archiwum, bo wie, że to jest przestępstwo. Musi to mieć wszystko w głowie. Nie ma już takiej głowy, żeby wszystko zapamiętać. No przecież tam coś, no właśnie, to teraz na chwilę obecną, to oni w ogóle będą mieli problemy z tymi materiałami z Pegasusa, które oni mieli. Tak. Gdzie się sobie pochowali. Bo to jest najbardziej zabawne, że oni wykorzystywali te materiały w bieżących kampaniach wyborczych. Robili głupio. Oni się łudzą, Janku, że jeżeli nowa władza zapyta firmę NSO, kto był robiony? To było robione, firma NSO powie nie, bo my jesteśmy lojalni, bo Kaczyński nie kazał mówić, on prosił nie mówić. Nie, no to firma NSO, to wielka chryja. Dla nich klientem jest rząd. Zmienia się rząd, to klient sobie może przejrzeć całe archiwum. Koniec, kropka. I nic tego nie zmieni. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej audycji, więc generalnie wychodzi na to, że z Jarosławem zostanie takie dosyć smutne. No bo w sumie poza Terleckim to tam... Świetny dowcip o Fidelu Castro. Ja go nie... Gdybym był uprzejmy, ja... Nie, to był taki, to był, bo tak jak przymierzaliśmy się do tego tematu, to jest Fidel Castro, to jest rocznik 1926. Raul Castro, jego brat, jeszcze żyje, bo Fidel zmarł w 2016. Raul Castro to jest rocznik 1931.
I gdzieś na początku XXI wieku chodził dowcip, kiedy jeszcze ten właśnie Raul Castro wydawał się taki nieśmiertelnym przywódcą rewolucji, że Fidel mówi do Raula, że gdybyśmy otworzyli granicę, to chyba byśmy cholera zostali tylko my dwaj. Na co Raul do niego, ty i kto? I Dobry. to są właśnie takie klimaty, że Jarosław Kaczyński trochę został w takiej sytuacji. Po pierwsze, jego ludzie się bardzo wzbogacili, tylko na tych jego rządach. No pytanie jest takie, to jest dla mnie też ciekawe, na ile oni będą wierzyć w to, że ochroni ich indolencja kolejnego rządu. Ja jednak jestem skłonny wierzyć tobie tutaj, że jednak to też jest ciekawe, bo zdania w służbach są podzielone i są zero-jedynkowe. To znaczy, jedni twierdzą, że nie będzie żadnych rozliczeń, inni twierdzą, że będą pełne rozliczenia. W zasadzie nie zdarzają się tacy, którzy twierdzą, że trochę będzie. Janku, ty dokładnie zadajesz sobie sprawę, jak dużo ludzi położyło w tej chwili kwity i niby chce przejść na emeryturę. Zobaczymy, czy przejdzie, czy nie, później. I to jest w służbach, w policji, w różnych miejscach. A czy... To tak tytułem szans Jarosława Kaczyńskiego na przeprowadzenie stanu wojennego. Dokładnie. To wiesz, robienie stanu wojennego ludźmi, którzy nie byli na świecie jeszcze w czasie uchwalenia stanu wojennego, słaba historia. Wiem, że okładki są teraz robione po prostu w tempie fabrycznym. Każdy Okładki, chce. czyli wyjaśnijmy, o co chodzi, Tomku. To są okładki? Okładki jest to zakładanie Spraw. rozpracowań operacyjnych na Pilnowania. tematy, które są bardzo, bardzo rozwojowe. Tak. Nie No trzeba wiadomo, co z może. tego wyjdzie zawsze. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że nawet Jarosław Kaczyński figuruje już w paru okładkach. Z pewnością. Z Drodzy pewnością. Państwo, polecam. To jest książka naszego współpracownika Piotra Wudeckiego, przewodnik po Islandii. Piotr Wudecki, nasz korespondent z Islandii na Wieściach 24. Pierwsza tak naprawdę książka Polaka o Islandii. On tam mieszka od 7 lat, zakochał się w Islandii. Ale to są trochę inni Skandynawowie niż wszyscy inni. I naprawdę warto to przeczytać, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Nawet jeżeli człowiek tam się nie wybierze, bo jest to bardzo drogi kraj, ale naprawdę ja się sporo z tej książki dowiedziałem i naprawdę z czystym sumieniem polecam. Jest dostępna na stronie wydawnictwa muza.com.pl. Oprócz tego Państwu polecę Historię na weekend. To jest pismo, którego jestem wydawcą i autorem. I w tym numerze jest taki artykuł, który ja bardzo osobiście lubię, czyli o tym, jak napadliśmy Niemców 104 lata temu. Chcieliśmy im wydrzeć nasz Śląsk, no więc wysyłaliśmy tam zielone ludziki, organizowaliśmy powstania, wszystkiemu zaprzeczaliśmy i udało nam się wydrzeć. W trzech powstaniach mocno niedocenianych udało nam się wydrzeć Niemcom Śląsk. Jest to nieznana wojna polsko-niemiecka, na dodatek wojna wygrana przez Polaków, bardzo mocno niedoceniana w historii. A oprócz tego taki artykuł, drodzy Państwo, jak nie zostać milionerem? O tym, jak legendarny pisarz Mark Twain miał dwie lewe ręce do biznesu. Mark Twain jest jednym z moich ulubionych pisarzy. Jest człowiekiem, który wykonał jeden z lepszych dowcipów, to znaczy rozesłał do 10 jakichś lokalnych osobistości: wydało się, uciekaj. I sześciu z nich, którzy otrzymali ten list, telegram, cokolwiek tam było, oddaliło się z miejsca zamieszkania. Janku, jeszcze jedno. Przepraszam, bo żeśmy nie docenili i nie powiedzieliśmy o jednym panu. Z pewnością Goebbels nie pójdzie do bunkra umrzeć z Führerem. Na pewno. Goebbels, czyli Jacek Kurski. Jacku, wątpimy w twoją lojalność. Tak, zdecydowanie. Też tak uważam. On będzie myślał, że on politycznie jakoś przeżyje, ale pod kogo on się podczepi? Bo Ziobro go nie lubi. Ardanowski go nie weźmie. No, latał z Solorzem samolotem, ale to jest jemu już Ale niepotrzebny. co z niego za fachowiec, wiesz, no z Jacka, no wiesz, no generalnie, wiesz, generalnie biorąc pod uwagę, co on robi z telewizją, no to, słuchaj, tam jest problem w tej chwili skuteczności Jacka w telewizji polega na tym,
że. Że musiał przyjąć Nisztora. O właśnie, to swoją drogą. Nisztora, którego poniżał, obrażał, oskarżał o korupcję i tak dalej. Ale ja nie o tym. Chodzi o to, że z tych badań sondażowych wynika, że zaufanie do telewizji nie deklaruje już nawet żelazny elektorat PiS-u. To jest śmieszne. Czyli on już potrafił nawet zniechęcić ludzi głosujących na PiS do oglądania telewizji. Więc ten jego. To, co było jego atutem, co się podobało Jarosławowi, że jak on tych jego wrogów wali, 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 no doprowadziło do tego, że tego po prostu nikt normalnie nie ogląda. No sorry. Więc pytanie takie, co, jak gdzie on skończy? No nigdzie nie skończy. Pewnie będzie uważał na to, że się jakoś tam prześlizga po temacie, natomiast ten jego immunitet, bo on chce mieć immunitet w najnowszych rozdaniach, czyli chce kandydować do Sejmu. Bo co daje immunitet, drodzy Państwo, po zmianie władzy? Immunitet po zmianie władzy będzie dawał mu to, że zanim po niego przyjdą, no będzie miał z dobę dwie ostrzeżenia. Ty wiesz, Janku, że nasi szanowni tutaj oglądający i komentujący sami deklarują, mówią, będziemy pilnowali lotnisk. Szanowni Państwo, ludzie są zdeterminowani. I tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, kończymy. Do widzenia. Do widzenia.